Od 22 kwietnia w Legnickiej Galerii Sztuki można oglądać prezentację z tegorocznego festiwalu Srebro. To ponad 1000 rodzajów biżuterii autorstwa artystów, projektantów z całego świata. Jest to weekend, kiedy będziemy mieć wernisaże wszystkich 20 wystaw, oczywiście z udziałem zaproszonych artystów, czyli kilkudziesięciu artystów z zagranicy, z całego świata będzie tutaj i wielu więcej z Polski. Wtedy będą też wydarzenia towarzyszące jak happeningi, sesja naukowa, projekcje filmów, warsztaty, akcje miejskie. Także zapraszamy na 16-17 maja, a tych, którzy chcą na spokojnie wcześniej obejrzeć wystawy bez tłumu, od 22 kwietnia. Zwieńczeniem wystaw jest 23. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej, który w tym roku nosi nazwę Klasyka. Nadesłano na niego 706 prac, 308 autorów z 42 krajów. Na wystawie zobaczymy pracę 40 zakwalifikowanych artystów, złotników z 17 państw, głównie z Europy, ale także z Argentyny, Brazylii, Japonii, Kolumbii, Korei i Tajwanu. Wiele prac prezentowanych na wystawach wykonano z materiałów, których w potocznym myśleniu nigdy nie połączylibyśmy z biżuterią, np. produkty jadalne, gazety, tkaniny i rośliny. Pojawiły się technologie szybkiego prototypowania. Dużo rzeczy projektuje się w komputerze i omija się cały ten właśnie taki bardzo pracochłonny, wymagający dużych umiejętności manualnych, ale też dużego doświadczenia takiego złotniczego, rzemieślniczego. I łatwość reprodukcji tych wzorów powoduje, że tym bardziej w cenie są właśnie takie jednostkowe, unikatowe rzeczy, które wymagają takiej maestrii wykonawczej. Niektóre z prezentowanych na wystawach prac będzie można kupić. Część prac jest na sprzedaż, to są ceny autorskie, nie narzucane przez nas, tylko przez autorów, także rozpiętość jest bardzo duża, ale spokojnie, myślę, że Polacy sobie mogą pozwolić na niektóre obiekty biżuteryjne. Organizowany od 1979 roku Legnicki Festiwal Srebro to najstarsze, największe i najważniejsze wydarzenie artystyczne w dziedzinie biżuterii w Polsce, jedno z największych w Europie. Od wielu lat mecenasem festiwalu jest Fundacja Polska Miedź i KGHM. Nagrodą główną festiwalu jest 5 kg srebra w postaci granulatu wyprodukowanego przez naszą spółkę. Nad festiwalem patronat honorowy objął minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz marszałek województwa dolnośląskiego.